Rozdział 16. Statki były niczym osady na niebie. Niektóre przypominały wioski. Ultimatum stanowiło wielką metropolię. A jednak nawet gwiezdne niszczyciele funkcjonowały jak małe miasteczka. Zdawały się wielkimi tygrami, pełnymi plotek i, podobnie jak w małych miastach, cała ich zawartość spływała do jednej osoby, niczym do zlewu. Sloan stała przy iluminatorze, podczas gdy samozwańczy kolektor plotek z ultimatum, Nibiru Hamas, siedział rozparty swobodnie w fotelu w jej biurze. Statki górnicze kursowały nadal w tej wewte między Gors a Cyndią. Teraz znacznie szybciej niż wcześniej. Jednak pani kapitan była bez reszty skupiona na liście odczytywanej właśnie przez Hamasa. Hrabia Vidian zaprojektował i wdrożył nowe systemy ruchu dla statków transportowych podróżujących między dwoma światami, informował ją komandor. Dokonał pewnych zmian w podprogramach droidów załadunkowych na Cyndzie, które powinny podnieść ich wydajność. Zmienił także kolor talerzy używanych we wspólnej stołówce. Co takiego? Hamas parsknął krótkim śmiechem. Żartowałem. Sloan przewróciła oczami. Kontynuuj, proszę. Zalecił również przegląd personelu transceptu. Wiesz, tych, którzy namierzyli tego szaleńca na Cyndzie. Doszło tam już do przynajmniej jednego aresztowania pod zarzutem działalności wywrotowej. Skrupulatność godna uznania, oceniła Sloan. Ona także była skrupulatna, a przynajmniej próbowała. Zaskoczyła ją nonszalancja Vidiana, wydającego rozkazy jej załodze na jej własnym mostku. Ultimatum było upoważnione do zniszczenia snu Cyndi i Vidian musiał o tym wiedzieć. Jednak chociaż zgadzała się z jego decyzją, w jej interesie leżało dowiedzieć się czegoś więcej o osobliwym gościu i jego sposobach radzenia sobie z innymi załogami. Nie zamierzała być jego kolejną mechaniczną ręką. Co jeszcze? Zaczął przygotowania do wycieczki po Gors. Ma już ustalony cały grafik. Jest tu zaledwie od paru godzin, a już przeorganizował 3 gildie. Zlecił konsolidację kilku dostawców sprzętu w jedną firmę. A nawet zamknął centrum medyczne i przeniósł pacjentów do placówki znajdującej się bliżej fabryk, żeby mogli szybciej wracać do pracy. Czy to wszystko? Za mało? Zdziwił się Hamas. Spotkał się parę razy z asystentami, których zabrał ze sobą na pokład i kontaktował się kilkakrotnie ze swoim głównym biurem w składzie Kalkoran. Jest tylko jedna rzecz, której nie zrobił. Nie spał, mruknęła Sloan. Nie miał na to czasu. Nie ma łóżka, poprawił ją Hamas. Obsługa zajmująca się jego pokojem zgłosiła, że został zdemolowany. Hrabia roztrzaskał meble. Co takiego? Kiedy to się stało? Po tym, jak wrócił z Księżyca i jak przekierowaliśmy do niego drugą rozmowę z baronem Dantem. Wygląda na to, że nasz hrabia ma charakterek. Sloan parsknęła śmiechem. Słyszała wcześniej, że Vidian jest wybuchowy, a z plotek z Cyndi wynikało, że szef gildii górniczej przekonał się o tym bardzo boleśnie na własnej skórze. Przydzieliliście mu inny pokój, mam nadzieję? Mamy ich aż nadto. Nie martw się, dopilnujemy wszystkiego przed powrotem naszego dyżurnego kapitana. Dzięki za przypomnienie, że jestem tu tylko przelotem, pomyślała z przekąsem, podchodząc do swojego biurka. Jednak uwaga Hamasa przywołała jej też myśl o czymś, co nie dawało jej spokoju. To pytanie musiała zadać ostrożnie. Ciekawy człowiek z tego Vidiana, zagadnęła od niechcenia. To dość niezwykłe, że wybrał służbę w rządzie. Wspominałeś, że kupił sobie tytuł. Nie wiesz przypadkiem, skąd pochodzi? Jego biografowie twierdzą, że z Koreli, odparł Hamas. W czasach Republiki był inżynierem w niewielkiej firmie projektowej, pracującej dla stoczni. Trybikiem w małej maszynie. Jego sugestie dotyczące innowacji regularnie odrzucano. I wówczas zapadł na syndrom Schirmera. I spędził kolejne 5 lat mieszając z łóżka na giełdzie papierów wartościowych, podczas gdy choroba zjadała go żywcem. A co z firmą? Legenda głosi, ciągnął Hamas z lekką,
lekką kpiną w głosie, że pierwszą rzeczą, jakiej dokonał, gdy zaczął dochodzić do siebie, było kupno spółki swojego byłego pracodawcy i wyrzucenie wszystkich na bruk. Nie mam nawet pojęcia, na czym polegał interes. Wysokość odpraw dla zwolnionych objęto tajemnicą. Hrabia nie chciał narażać się na ataki osób, które wystawił, i ryzykować obniżenia sprzedaży swojego kolejnego holo o zarządzaniu. Sloan wiedziała, że Vidian nie potrzebował pieniędzy, jednak rozumiała jego postawę. Mała wendetka potrafiła zadziwiająco skutecznie przyspieszyć powrót do zdrowia. Poza tym była rzeczą absolutnie ludzką. Niewieloma takimi cechami mógł się pochwalić hrabia. Jeśli pochodzi z Corelli, stwierdziła, prawdopodobnie ma powiązania z sektorem stoczniowym, a także z admiralicją. To było na wpół pytanie, które chciała zadać, a na wpół stwierdzenie, jakie chciała ubrać domysł. Hamas był jednak zbyt cwany i natychmiast przejrzał jej wybieg. Innymi słowy, chciałaś zapytać, czy zdołałby zapewnić ci to stanowisko na stałe, przenosząc kapitana Karslena na ciepłą posadkę w jednym ze swoich przedsiębiorstw, rzucił z uśmiechem. Skoro już przy tym jesteśmy, może poproś go o jedną dla mnie. Przyłapana na gorącym uczynku, Sloan tylko patrzyła na niego bez słowa. Jaki jest plan na jutro? Spytała wreszcie. Hamas podał jej swój datapad, w którym były wyświetlone przystanki podróży Vidiana po Gors. Zapowiadał się pracowity dzień. Zaciekawiła ją pierwsza nazwa na liście. Monglo, przeczytała. Dlaczego miałby zaczynać od takiego mikrusa? Wygląda na to, że to właśnie oni pojmali uciekiniera z Cindy, a potem pozwolili mu zwiać parę godzin temu. Dobrze im to zrobi, mruknęła pani kapitan, oddając mu datapad. A potem obróciła się w fotelu, by wyjrzeć przez iluminator na statki lecące na Gors. Zmarszczyła czoło, starając się to wszystko poskładać do kupy. A więc podczas gdy on wybierze się na swoją wycieczkę, my będziemy bawić się w kontrolkę lotów, westchnął Hamas, wstając z fotela. Pilnować motłochu, żeby hrabia mógł budować swoją legendę? Cóż, powinniśmy zażądać tantiem od jego najnowszego holo. Sloan uśmiechnęła się pod nosem. Zależało jej tylko na wsparciu. Jej zadaniem było pomaganie Imperium, a pomoc w znalezieniu nowego przydziału kapitanowi Ultimatum będzie sympatycznym bonusem. Szturmowcy wywrócili jego mieszkanie do góry nogami wiele godzin wcześniej. Skelly pomyślał z lekkim rozbawieniem, że to pierwszy przejaw zainteresowania Imperium domami w gminie Crispus. Crispus stanowił projekt wdrożony z myślą o weteranach wojen klonów w tym sektorze. Pomysł zrodzony u schyłku Republiki. Imperium utrzymało go, przesyłając co jakiś czas nowych mieszkańców. Jednak nie zawracało sobie nawet głowy rozbudową kompleksu, ani poprawą warunków mieszkalnych. Skelly pomyślał, że to mówi bardzo wiele o tym, jak Republika i Imperium traktowały tych, którzy walczyli z separatystami. Cóż, miały ich tam, gdzie słońce nie dochodzi. Zajmował swoje skromne lokum po części dlatego, że mieściło się ono między dzielnicami przemysłowymi Gors City. W ten sposób, nieważne ile firm go wylało, dojazd do pracy nigdy nie zajmował mu dużo czasu. Innym powodem, dla którego nie myślał o przeprowadzce, były jednak przerdzewiałe kraty pod śmietnikiem kompleksu na odległym końcu prostokątnego boiska, a także to, co znajdowało się pod nimi. Upewniwszy się, że nikt go nie widzi, ślizgnął się do otworu za śmietnikiem i zamknął za sobą pokrywę. Za prowizoryczną zasłonką pomacał ścianę w poszukiwaniu włącznika. Dało się słyszeć parę trzasków i ciemność wokół niego zmieniła się w czerwoną poświatę, rozświetlaną blaskiem monitorów i słabą żarówką pod sufitem. Pomieszczenie zostało pomyślane jako schron przeciwbombowy i zbudowane przez Republikę jako część projektu Crispus na niezbyt prawdopodobny wypadek, gdyby hrabia Duku czy generał Grievous zainteresowali się nagle zniszczeniem kolonii emerytów.
Kiedy Skelly znalazł to miejsce, jego permabetonowe ściany były pokryte pokaźną warstwą pleśni. Jednak ucieszył się, gdy odkrył, że jest ono wyposażone we własny generator. Poza tym wielki śmietnik zasłaniający włas pozwalał docierać tu i wymykać się stąd niepostrzeżenie. Wszystkie swoje komputery zbudował z zestawów części, co gwarantowało, że były chronione przed włamaniem służb rządowych czy pracodawców. Tylko jeden z nich miał połączenie z Holonetem, a i to na dziko przez złącze z intoriańskiej budy na kółkach z żarciem, parkującej po przeciwnej stronie placyku. Dzięki mobilnemu pośrednikowi parkującemu kawałek dalej, trzymał się z dala od wścibskich oczu i uszu. Wszędzie poza pracą. Skelly wiedział, że niektóre z korporacji na Cyndzie zainstalowały u siebie systemy nadzoru. Założył jednak, że ma to na celu jedynie monitorowanie wydajności, a także zapobieganie dawniej nagminnym kradzieżom materiałów wybuchowych. Najwyraźniej jednak podsłuchiwali także zwykłe rozmowy. To był jakiś obłęd. Słyszeli wszystko, a jedyną rzeczą, na którą okazali się głusi, były jego uwagi na temat bezpieczeństwa. Zjadł skromny posiłek z puszki i padł wyczerpany na materac leżący na podłodze. Ten pokoik był całym jego światem. Prawdziwym światem od lat. Tablice na ścianach i pokrywały nagryzmolone ręcznie notatki dotyczące wojskowego kompleksu przemysłowego i skomplikowanych informacji na temat tego, kto był właścicielem czego. Drugą ścianę zapełniały jego przemyślenia o konfliktach galaktycznych. Strony zmieniały się na przestrzeni lat. Jednak zawsze pozostawała to ta sama historia. Tam, gdzie ścierali się ze sobą tytani, ginęli wyrobnicy. Najwięcej notatek znajdowało się na ścianie, naprzeciwko której teraz leżał. Poza przesuniętym kotarzą wejściem prowadzącym do niewielkiego magazynku, każdy jej centymetr kwadratowy pokrywał notki na temat Cyndi i jej budowy geologicznej. Patrzył na nie z bólem serca. Od dawna obawiał się, że nadejdzie dzień taki jak ten. Dzień, w którym będzie musiał ryzykować wszystkim, byle tylko zdobyć czyjąś uwagę. Podejmował jednak decyzję pochopnie i martwił się, że wszystko zmarnował. Wrócił tutaj z okolic Monglą bez zastanowienia, opierając się na irracjonalnej obietnicy kogoś, kogo nawet nie znał i najprawdopodobniej zmarnował właśnie szansę na rozmowę z hrabią Vidianem. Wciąż nie wiedział, czemu właściwie dał nogę. Owszem, strach przed zatrzymaniem przez szturmowców był naturalny. Imperialna piechota miała brzydki nawyk uszkadzania więźniów podczas transportu. Nie mówiąc już o tym, że wszyscy opacznie postrzegali jego próbę dania im nauczki jako sabotaż. Jednak nadal to właśnie Vidian był jego jedyną szansą na dokonanie zmian. Czy hrabia odleci z Gors, nim Skelly zdąży do niego dotrzeć? Czy chciałby w ogóle z nim rozmawiać? Wpatrzony w zapiski poskarżył się ze swego legowiska. Nikt mnie nigdy nie słucha. A co takiego chciałbyś powiedzieć? Skelly podniósł wzrok zaskoczony i zobaczył postać w płaszczu. Tę samą, która go dziś uwolniła. Sunęła z głowy kaptur. To ty? Hera, przedstawiła się Twilekanka. Pogadajmy.